Loża radiowa. A w loży radiowej dr Norbert Honka, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, jest z nami w studiu ze swoim najmłodszym dzieckiem, czyli z najnowszą książką, która dotyczy przemian samorządu terytorialnego w Niemczech po 1945 roku. Dzień dobry. Dzień dobry. I powiedziałbym, że jest to dorodne dziecko, bo ponad 500 stron, wykresy, analizy. Taki noworodek, a duży. Jak mówi Aneta, bez obrazków. To jest analiza wszystkiego, co się działo w NRD i RFN, tak? Po tym, jak upadł reżim Hitlera. Tak, i oczywiście po zjednoczeniu Niemiec. 1945 to jest rok, kiedy władzę nad Niemcami obejmują mocarstwa okupacyjne. Nie było rządu niemieckiego. Powstanie takiego rządu jednego i zjednoczonego państwa niemieckiego oczywiście zakładał traktat poddamski. Po oczywiście przeprowadzeniu procesu denazyfikacji, dekartelizacji, demokratyzacji życia społeczno-politycznego w Niemczech. A w czasach Hitlera był tam jakikolwiek samorząd? Nie. Samorząd terytorialny może istnieć jedynie w systemie demokratycznym. Nie ma innej możliwości. I stąd też, jeżeli kończy się samorząd, jeżeli likwidujemy samorząd, to nie ma demokracji. Przypomnijmy sobie, co mieliśmy w Polsce po 1945 roku. Rady Narodowe mieliśmy. Rady Narodowe, choć formalnie do 1952 roku istniał jeszcze na papierze samorząd terytorialny obok Rad Narodowych. Podobny model, i to jest takie podobieństwo, podobny model istniał w Niemieckiej Republice Demokratycznej, chociaż tam z przyczyn politycznych Związek Radziecki jako mocarstwo okupacyjne utrzymywało podział na kraje związkowe do 1952 roku i samorząd terytorialny. A wynikało to z tego, o czym już wspomniałem, o budowie jednego państwa niemieckiego, oczywiście w myśl radzieckiej doktryny politycznej, czyli na modłę radziecką. A za Hitlera były landy, tak to by można nazwać, te kraje związkowe, bo pamiętam, że jak było zjednoczenie Niemiec jeszcze w czasach, powiedzmy, no, bismarckowskich, tak? Tak. No to było zjednoczenie kilkunastu różnych krajów. I tak było w okresie Republiki Weimarskiej. Oczywiście, jeśli chodzi o czas związany z rządami NSDAP i Adolfa Hitlera, to tą jednostką taką podziału tego, tą najważniejszą państwie był okręg Gau. I stąd Gauleiter. Gauleiter, stąd Gauleiter. A kiedy samorząd taki, jaki znamy teraz w Niemczech, powstał? To był efekt wielu lat przemian i dochodzenia do tego systemu, który jest teraz? Żeby zrozumieć samorząd niemiecki, to trzeba sięgnąć jeszcze wcześniej, do początku wieku XIX, kiedy pod ciosami nowoczesnej armii napoleońskiej upadło państwo pruskie, które przecież było takim przedstawiane jako nowoczesne państwo z dobrze zorganizowaną armią, gdzie przecież król Fryderyk spał ze swoimi żołnierzami, szkolił się razem stary z nimi. Stary Fritz. Ale niestety w zderzeniu z tą nowoczesną armią napoleońską państwo pruskie legło. I aby odbudować państwo pruskie, no potrzebna była reforma. Reforma także administracyjna państwa pruskiego. I tej reformy podjął się Karl Friedrich von Stein, który opracował wspólnie ze swoimi przyjaciółmi, między innymi ministrem spraw wewnętrznych Prus, ale także i dyrektorem policji w Królewcu, podstawy reformy administracyjnej, która zakładała wprowadzenie samorządu terytorialnego. I pytanie jest też, co ciekawego powiedział Karl Friedrich von Stein, kiedy wprowadzał reformę samorządową. Ja może zacytuję, proszę, ponieważ bardzo. No, pamięć ludzka też jest zawodna. Ale mamy fiszki. Karl Friedrich von Stein powiedział następujące słowa. Najdoskonalszą formą wypełniania funkcji państwowych jest wykonywanie pojedynczych, lokalnych zadań państwa przez osoby wybrane, które by chciały dobrowolnie zadania te spełniać jako swoje własne. Samorząd ma być wprowadzony, gdyż leży w interesie państwa, aby naród wyszedł ze stanu niemowlęctwa przez nadanie mu prawa decydowania o jego miejscowych prawach.
I mówi pan, że bez tego stworzenia samorządu nie doszłoby do odbudowania państwa pruskiego po tych wojnach napoleońskich? Nie. Dlaczego? Po prostu kiedy reformy zaczęły przynosić efekty, no, rozpoczęły się naciski na króla Prus, żeby odsunął von Steina od pełnienia funkcji premiera Prus. Więc te reformy jak gdyby na pewien okres czasu zostały zawieszone, później kontynuował je jego następca Karl von Hardenberg, oczywiście z mniejszym natężeniem, żeby też nie popaść w niełaskę. No wiadomo, jeszcze wtedy Napoleon był dość silną osobowością w Europie i dlatego też no, nie podobało mu się to, że takie sukcesy na terenie Prus są odnoszone. Tak. Nikt się nie lubi dzielić władzą. Zgadza się. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. W loży radiowej wracam do rozmowy z doktorem Norbertem Honką. Rozmawiamy o tym, jak samorządzą się Niemcy. No właśnie, przez polskie media przetoczyła się ostatnio gorąca debata na temat landyzacji Polski. Landyzacji, czyli stworzenia troszkę takiego modelu samorządu, jak to jest w Niemczech, czyli jakiego? Rozszyfrujmy ten temat, landyzacja. Landyzacja, no land z języka niemieckiego to jest kraj. I myślę, że tutaj nie można takiego prostego znaku równości postawić między landyzacją, landem, a tym, co ewentualnie mogłoby powstać w Polsce. Ponieważ land, kraj, to jest państwo. To są państwa sfederalizowane, zjednoczone w jedno państwo, które... Ale każde z tych państw ma swoją tradycję historyczną. Tak. Odrębności pewnej. Tak. Czego nie ma w Polsce. Dałoby się pewne rzeczy tutaj, pewne cechy wyróżnić. Pytanie też do radiosłuchaczy, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że mieliśmy jako państwo kiedyś epizod federalny, a mianowicie Rzeczpospolita Obojga Narodów była federacją. Tak. Mhm. Ale już z Rusią się nie udało. No nie udało się. No i to podobno był jeden z powodów upadku. No dobrze, ale wróćmy do czasów troszeczkę bliższych nam, nie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tylko właśnie do tej landyzacji. W Niemczech mamy landy, czyli kraje. Każdy z tych krajów jest osobnym bytem prawno-politycznym, można tak nazwać, które dobrowolnie zgodziły się na to, żeby zjednoczyć się w obrębie Niemiec. Tak. W Polsce byłoby możliwe stworzenie czegoś takiego? Trudno na podstawie, nie wiem, obecnych województw? Podział na województwa, ten, który w tej chwili obowiązuje, jest podziałem sztucznym, nieprzystającym do tych cech charakterystycznych regionu. Dziś do historii. Dziś w Niemczech też toczy się dyskusja, ale raczej za zamkniętymi drzwiami. To są dyskusje między ekspertami, także między politykami, jak podzielić na nowo państwo niemieckie pod względem tego czynnika pośredniego, czyli kraju związkowego. Ja posłużę się chociażby przykładem północnych Niemiec, gdzie mamy do czynienia z trzema krajami związkowymi, które tak naprawdę są gminami także. Tu mówimy Hamburg, Brema, Berlin. Czyli każdy takie państwa miasta. Państwa miasta. Każde z tych państw miast jest inne. Brema na przykład składa się z dwóch gmin de facto, Bremy i Bremerhaven. Mamy Schleswig-Holsztyn, mamy Dolną Saksonię i Mecklenburgię Pomorze Przedniej, mamy tutaj jeszcze ewentualnie Brandenburgię, która by w ten zakres wchodziła. No jest dyskusja, czy stworzyć na przykład tak zwany Nordstadt, czyli państwo północne. I są różne modele, są różne wzorce przygotowywane, różne propozycje. Jeden zakłada powstanie takiego dość silnego ośrodka, w skład którego wejdą wszystkie te wymienione przeze mnie kraje. Minimalistyczne to jest likwidacja po prostu tych miast, krajów, które by weszły w skład na przykład Berlin, w skład Brandenburgii. Mieliśmy już taką przymiarkę, gdzie było referendum, ale mieszkańcy Brandenburgii odrzucili połączenie Berlina z Brandenburgią. A ile swobody mają landy w decydowaniu o samych sobie? Tą granicę wyznacza ustawa zasadnicza, czyli Grundgesetz z 1949 roku, a na straży przestrzegania
tego stoi Federalny Trybunał Konstytucyjny, który jako jedyny z wszystkich sądów w Niemczech, bo każdy kraj związkowy też ma swój Trybunał Konstytucyjny, ale to Federalny Trybunał Konstytucyjny jest uprawniony, posiada taką kompetencję do rozstrzygania zgodności przepisów i federalnych, i krajowych, poszczególnych krajów z ustawą zasadniczą. To pytanie brzmi tak, myślę, że kontynuując to, o co pytała Aneta. Czego tym landom nie wolno? A co wolno tylko rządowi głównemu? No zakładam, że polityka zagraniczna. Polityka zagraniczna, polityka obronna, polityka bezpieczeństwa. No, mamy policję, mamy Bundespolizei, ale mamy również tą policję przypisaną do poszczególnych krajów związkowych, więc ta polityka wewnętrzna jest raczej prowadzona wspólnie, zarówno przez federację, jak i przez poszczególne kraje związkowe. A podatki na przykład? O, właśnie, podatki. Problem, jeżeli mówimy o naszym samorządzie, o polskim samorządzie, to głównym problemem są zasady finansowania samorządu terytorialnego. W Niemczech obowiązują dokładnie takie same zasady kształtowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, czy gmin, czy powiatów, czy kraju związkowego, czy federacji. Tam obowiązuje taka zasada, że skarbnik, czy to jest skarbnik gminny, czy minister finansów kraju związkowego, czy minister finansów federacji, każdy z nich wie, jakie dochody będą przez najbliższe dwa lata posiadały te poszczególne jednostki. A skąd budżet on to wie? To jest... Bo my nigdy nie wiemy, ile będzie w przyszłym roku pieniędzy, no, chyba że już jest budżet. Ale to wynika po prostu z ustawy zasadniczej. Tam jest określone, u nas tam jest określone, co się komu należy, w jakiej części jednostki samorządu terytorialnego kraju czy federacji się co należy. Chociażby podatek od piwa jest przynależny dla gmin. O! I on trafia tylko do gminy, już do rządu federalnego część nie trafia. Część podatków jest dzielona pomiędzy gminę, kraj związkowy i federację. Część przynależy się krajowi, część federacji. To jest wszystko opisane w ustawie zasadniczej. U nas jest na przykład jest jeden artykuł i to jest przekierowanie do ustawy zwykłej, czyli już przepisu niższej rangi. To nic, tylko otwierać browary. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. Doktor Norbert Honka, politolog Uniwersytetu Opolskiego, jest Państwa i naszym gościem. Rozmawiamy od początku programu o najnowszej publikacji naszego gościa, czyli o książce dotyczącej przemian samorządu terytorialnego w Niemczech po 1945 roku. Panie doktorze, w Polsce jest tak, że mamy region, powiat, gminę, czyli trzy szczeble samorządu, poziomkowe, tak bym powiedział, czyli nie podlegające sobie nawzajem, każdy sobie rzepkę skrobi. A jak to wygląda w Niemczech, poniżej landu? Poniżej landu, no to zależy, jaki kraj związkowy nam chodzi. A, czyli też są różnice. Są różnice, oczywiście. My mieliśmy po 1945 roku cztery modele samorządu gminnego i powiatowego, ale to były modele ogólne, które zostały wytypowane na podstawie określonych cech w poszczególnych krajach związkowych. Na przykład model południowo-niemiecki to była Bawaria, Badenia-Württemberga i Hesja, ale każdy z tych, no i Nadrenia-Palatynat, każdy z tych krajów związkowych miał pewne różnice wynikające z tradycji, z historii, więc no tak naprawdę można było powiedzieć, że tych modeli było znacznie więcej. W tej chwili mamy jak gdyby po tych reformach z połowy lat 90. Ubiegłego wieku, ale też i reformach, które są prowadzone, były prowadzone na początku XXI wieku, mamy takie trzy grupy modeli, jeśli chodzi o gminę, podobnie jeśli chodzi o powiat. Natomiast generalnie można powiedzieć, że samorząd terytorialny w Niemczech jest to nie tylko temat złożony, ale jest złożoność tego samorządu. Dlaczego? Ale jeżeli dobrze rozumiem, to tam mają coś na kształt polskiej gminy czy powiatu, tylko w zależności od landu one mają co? Różne kompetencje, różnymi sprawami się zajmują? Mamy gminy, mamy powiaty i miasta wyłączone z powiatu, czyli tak de facto miasta na prawach powiatu. No jak u nas to jest ten szczebel lokalny. Natomiast jeżeli chodzi o szczebel wyższy, to mamy Bawarię, o której też tutaj politycy mówili przed kampanią wyborczą.
wyboczą, że z Podkarpacia zrobimy drugą Bawarię. Tak, tak mówili. Tak, mówili. Natomiast samo hasło nie wystarczy, bo Bawaria połączyła. Sukces Bawarii polega przede wszystkim na połączeniu tradycji z nowoczesnością, ale też i z odpowiednim zarządzaniem tym krajem związkowym. Bawaria jako jedyny kraj związkowy posiada 3 szczeble samorządu terytorialnego, czyli trzeci jest okręg. Natomiast pozostałe kraje związkowe to mają również na tym poziomie, czyli na poziomie ponadpowiatowym, który by można lokować, jakby sięgnąć do historii, na poziomie prowincji pruskiej, mają również związki komunalne. I te związki komunalne u nas na przykład to są związki celowe, tam też to są związki albo celowe. Albo Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Tak, natomiast związki komunalne na wyższych szczeblach w Niemczech mają pełnię praw samorządowych. Wynika to z ustawy zasadniczej, a konkretnie z orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że takie związki celowe mają również prawo do samorządności, do pełni praw samorządowych. No to rzeczywiście jest, tak jak pan mówi, złożony problem, ale ja bym chciał zapytać o taką podstawową rzecz. Czym się niemiecka gmina, jeśli chodzi o kompetencje funkcjonowania, różni od polskiej? No przede wszystkim ilością zadań, finansami przede wszystkim, tak? No, to znaczy ma więcej zadań, więcej pieniędzy. Więcej zadań, więcej pieniędzy. Generalną zasadą jest w niemieckim samorządzie terytorialnym, że nie może zabraknąć pieniędzy na jakiekolwiek zadanie realizowane, czy to przez gminę, czy przez powiat, czy przez związek komunalny. A czy rząd zleca gminom wykonanie pewnych zadań? Tak, ale ma obowiązek, i to wynika również z ustawy zasadniczej, ma obowiązek zapewnić w pełni finansowanie. To znaczy, nie może być czegoś takiego, że daje się zadanie, daje się, powiedzmy, część środków, a resztę znajdźcie sobie. Nie ma takiej możliwości. Łącznie z tym, że na realizację zadań musi być przygotowana rezerwa finansowa, że jeżeli powiedzmy budowa drogi, tak, jest na 2 etapy podzielona. W jednym roku mamy 50 km drogi do wybudowania, czyli na 2 etapy po 25 km. Ale jeżeli warunki pogodowe pozwalają, robi się, powiedzmy, 35 km drogi, to te 35 km drogi musi być zapłacone w danym roku. Nie można tego przerzucić na kolejny rok, bo mamy zarezerwowane pieniądze dopiero w kolejnym roku. Kto bogatemu zabroni? A panie doktorze, ile trwa tam kadencja? Też różnie? Różnie. Tak, to zależy od kraju związkowego i kadencja. Oczywiście to też wynika z tradycji, z tego, w jaki sposób ten samorząd był kształtowany, czyli trzeba sięgnąć do początków wieku XIX, ale oczywiście to się zmieniało. Maksymalnie można być wybranym na 2 kadencje. To tak jak u nas teraz. Tak, tak jak u nas teraz. Tylko, ale burmistrz, radni też. Burmistrz może być wybrany na 2 kadencje. Podobnie zresztą jak tam to jest ustalone z góry na dół, czyli w pewnych instytucjach, także chociażby w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym, maksymalnie można być wybranym na drugą kadencję. W Federalnym Trybunale Konstytucyjnym nie można być wybranym, czyli jedna kadencja, ale im niżej, tym te kadencje, jest zgoda na 2 kadencje, natomiast ten podział taki na różne okresy, no to jest też tak, to też tak wynika trochę z tych doświadczeń z lat 30. i 40. w Niemczech. To jest też po to, żeby jedna osoba nie zdominowała władzy, nie zdobyła zbyt dużej władzy, więc 2 kadencje i koniec. Ale tam, jeżeli ktoś kończy kadencję na przykład w samorządzie gminnym, to jeżeli się sprawdził jako dobry samorządowiec, burmistrz czy też radny, to oczywiście jest brany pod uwagę przy innych jednostkach podziału terytorialnego, powiat czy też kraj związkowy, czy też nawet federacja. Długo trwa kadencja burmistrza? W niektórych krajach związkowych nawet 6 lat. Jedna kadencja.
Czyli maksymalnie można być na 12 lat wybrany. Taki burmistrz jest wybierany w wyborach bezpośrednich, tak jak u nas, czy przez radnych? Tak, w wyborach bezpośrednich. To oczywiście kształtowało się różnie po 1945 roku. W wielu krajach, prawie we wszystkich krajach związkowych, również starosta jest wybierany w wyborach powszechnych. A, czyli ma silny mandat. Czyli ma bardzo silny mandat. A jeden drugiemu podlega? Czy te samorządy są tak jak w Polsce? Nie, ale one się nawzajem uzupełniają, bo przecież... No u nas teoretycznie też. Teoretycznie, ale samorząd terytorialny jest w Niemczech uzupełnieniem federalnej zasady państwa. Czyli? Czyli, że trudno sobie wyobrazić, że samorząd, że federacja będzie istniała bez samorządu terytorialnego, to raz, a dwa, kraj związkowy na przykład wykonuje również uprawnienia samorządowe w stosunku do federacji. Można tak powiedzieć, mimo że jest państwem, mimo że jest w tym takim tego słowa znaczeniu krajem, państwem. Natomiast tak, no to wynika właśnie z tej złożoności tego samorządu niemieckiego. Ale troszkę jest tak, jak rozumiem, że ten samorząd jest pewnym przedłużeniem administracji rządowej. Nie do końca. Jednak nie. Jednak nie, ponieważ mamy do czynienia tutaj z administracją kraju związkowego, z administracją federalną. To na pewnym poziomie to się styka, na pewnym poziomie już zaczyna się administracja samorządowa. I co ciekawe, na przykład jedynym organem kontrolnym w stosunku do samorządu terytorialnego jest minister spraw wewnętrznych danego kraju związkowego. Związkowego, tak jak... nie federacyjny minister, jest federalny. Związkowego. Później to już wszystko opiera się o Federalny Trybunał Konstytucyjny i Federalny Trybunał Administracyjny. Ale nie o ministra. Ale nie o ministra. Całego kraju Niemcy. No cóż, to ja myślę sobie, że może trzeba naszym politykom polecić książkę pana doktora. To zanim zaczną reformować polski samorząd, niech przeczytają, jak to działa u sąsiadów. No zgadza się, chociaż jeżeli mogę jeszcze, to chciałbym coś króciutko przeczytać, bo króciutko, bo już czas nas wyłączył. 21 tezach, tak, samorządowych. No tak. No to ja to tak sobie przeczytam. Teza pierwsza: domagamy się wprowadzenia reformy samorządowej i demokratycznej na wszystkich szczeblach zarządzania, nowego ładu społeczno-gospodarczego, który skojarzy plan, samorząd i rynek. Teza 19. Pluralizm światopoglądowy, społeczny, polityczny i kulturalny powinien być podstawą demokracji samorządnej Rzeczpospolitej. Teza 21. Samodzielne, prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być rzeczywistą reprezentacją społeczności lokalnej. Teza 22. Organizacje i ciała samorządowe powinny uzyskać reprezentację na szczeblu najwyższych władz państwowych. Co to jest? Czyli? O czym to świadczy? To są tezy programowe, fragmenty tez programowych pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność 7 października 1981 roku. O proszę, jak to wszystko wraca do historii. Bardzo dziękujemy za wizytę w Loży Radiowej. Naszym gościem był dzisiaj dr Norbert Honka. Dziękuję. Loża Radiowa.